Rok 1928. J. Seton. Zasady nowej nauki o duchu. Wstęp. Nowa nauka o duchu polega na poznaniu władz nadzmysłowych, które zwykle ukryte drzemią w każdym człowieku. Dążą na do pielęgnowania i odpowiedniego zastosowania sił dynamicznych myśli i ducha, których daleko sięgające możliwości są nawet dziś obce o głowi myślącemu. Istnieją przecież w przyrodzie siły, których działanie jest nam znane i wyzyskiwane dla potrzeb naszych, np. światło czy elektryczność, a jednak istota tych sił pozostaje tajemnicą. Również niezbadaną siłą jest myśl ludzka, która jednak jest najpotężniejszą siłą w przyrodzie, gdyż Buduje miasta, tworzy dzieła sztuki, maszyny, wynalazki, wszelkie urządzenia, bo wszakże wszystko, co jest dziełem rąk ludzkich, musi najpierw postać w myśli ludzkiej. Poza tymi zewnętrznymi objawami swego działania, myśl twórczą jest jeszcze na innym, subtelniejszym polu, a mianowicie buduje charakter człowieka, formuje rysy twarzy, reguluje zdrowie, zewnętrzne warunki bytu układa los szczęście lub nieszczęście człowieka. Nowa nauka o duchu postawiła sobie za zadanie, zaznajomić ludzkość z praktycznym zastosowaniem tej wielkiej dźwigni życiowej, jaką jest myśl ludzka i w ogóle siły duchowe człowieka. To uświadomienie, ten idealny, czysto duchowy kierunek powstał na amerykańskim gruncie w połowie zeszłego stulecia, jednocześnie z powrotną falą spirytualizmu. Powstał i rozrósł się potężnie jako zdrowy odruch przeciw strasznemu materializmowi i egoizmowi, przeciw pogardzie ducha i jego przejawów. Pierwszym pionierem był Phineas Quimby, po nim Warren Evans, Mary Baker Eddy oraz Horace Drays. Rozbudową i przeobleczeniem tej idei w szaty najwyższej kultury zajęli się Emerson, Malford, Holcomb, Train, Marden, Carpentner i inni wszechświatowi Tytani Ducha. Głównym siedliskiem tego kierunku było miasto Boston, następnie San Francisco, potem New York i Los Angeles, gdzie obecnie znajduje się wyższa szkoła propagandy tej idei. Jest to praktyczne urzeczywistnienie nie tylko nauk Chrystusa, lecz także wszystkich wielkich nauczycieli ludzkości, poprzedników jego. Amerykanie zdążyli roznieść tę myśl na cały niemal świat. Niejaki Milicz, wysłany przez wyżej wymienioną szkołę w swej apostolskiej pracy, objechał dwa razy prawie całą kulę ziemską i wszędzie znalazła nauka ta nie tylko żywy oddźwięk, ale i gorliwych naśladowców. Co ruch ten może dać Polsce? Na to można odpowiedzieć krótko bardzo wiele. Po odzyskaniu niepodległej ojczyzny, z martwych wstałej po tylu latach niewoli, widzimy, że podnosi się straszna fala grożąca zalewem wszystkich nie tylko nowych, ale i dawnych dóbr narodu. Jest to fala najbezwzględniejszego materializmu i egoizmu wraz z wszystkimi miażdżącymi życie następstwami. Żyjemy obecnie w okresie przełomowym nie tylko Polska, ale cały świat. Wojna ludów przyłożyła się kierę do korzenia wszechwładnej cywilizacji materialistycznej i wykazała bankructwo tego, mozolnie zbudowanego mechaniczno-materialistycznego ustroju i porządku świata. Runęły dawne hasła i zasady, a nowy, odżywczy duch czasu unosi się ponad lądami i morzami. Jednak brzask nowej ery nie może przedrzeć się przez dymy i kurzawy zgliszcz i ruin powojennych zwolna z wielką trudnością zarysowuje się jaśniejąca dusza dnia jutrzejszego zwiastująca nam nową cywilizację nowy porządek świata oparty na boskich zasadach miłości bliźniego z czego dopiero wyrośnie prawdziwe braterstwo równość i wolność aby nasz ukochany kraj zlany tyle kroć krwią ofiarną wprowadzić na drogę odrodzenia Trzeba jak najprędzej rozwinąć w sobie poznanie, że tylko dzięki własnej dobrej woli możemy nabyć promienną, zwycięską siłę życiową. Wielki nauczyciel, Jezus, powiedział, że Królestwo Boże jest w nas samych, to znaczy, że w nas samych złożone są niezliczne skarby ducha, których tylko umiejętnie użyć należy. Nowa zaś nauka o duchu mówi, że myśl nasza jest siłą dynamiczną, gdyż z niej rodzi się czyn. Więc nie zamykajmy oczu na zło, nie odwracajmy głowy z gestem nieudolności. We własnej myśli i woli czerpajmy siłę, stańmy do walki ze złem, powołajmy do pracy wyższe duchowe pierwiastki ukryte w duszy każdego człowieka, a naszem będzie zwycięstwo. Zwycięstwo ducha nad materią, bo myśli są siłami. Rozdział pierwszy. Nowa nauka o duchu a Bóg. Bóg jest prapoczątkiem i źródłem życia, nie jak dziś wielu sądzi, istotą osobową, lecz nieskończoną prasiłą i objawia się we wszystkim, co stworzył. Myśli jego są jego narzędziami, niemi tworzy swe ziemskie ucieleśnienia. Wyrazem jego są widzialne i niewidzialne formy zewnętrzne, zarówno jak i oderwane. Te ostatnie wyrażają świadomość boską w tak wysokich, subtelnych drganiach, że mogą być przez świadomość ludzką odczute tylko duchowo, na przykład wiara, nadzieja, miłość, sprawiedliwość. A więc cały wszechświat jest objawieniem mocy, wielkości i wspaniałości tego wzniosłego praźródła, które nazywamy Bogiem lub najwyższą istotą, wszechmocą, opatrznością. Nazwa nie stanowi różnicy, bo w zasadzie chodzi o tę samą ideę. Niektórzy filozofowie w swych naukach oddzielali ducha od materii. Stwórcy od stworzenia i uważali ich za dwie odrębne rzeczy nie uświadamiali sobie ścisłego połączenia wszystkiego co stworzone z jego praźródłem i gubiąc się w materialistycznych odłamkach zatracali pojęcie jedności boga i wszechświata ludzkość przeważnie podążała za tymi filozofami i nie rozumiejąc samodzielnie coraz bardziej oddalała się od prawdy Nowa nauka o Duchu woła do nas: wracajcie do praźródła swego, poznajcie, że poza fizycznym życiem istnieje wyższe, wiekuiste życie ducha, które jest właściwą istotą człowieka i które łączy nas z wielkim Duchem Wszechświata. Ten Duch Boży działa zarówno w minerale, jak w roślinie i w zwierzęciu, a w wyższym stopniu i w człowieku. Od najodleglejszego krańca świata, aż do najskrytszego punktu kosmicznego życia, każdy atom jest w związku z tą promieniującą siłą twórczą i w ten sposób pomaga tworzyć nieskończony strumień życia. Ten strumień łączy w jedną wielką całość nie tylko wszystkie ziemskie formy, ale wraz z nimi także wszystkie wyższe światy i siły. Człowiek na każdym kroku swego życia znajduje się w połączeniu z Bogiem, a Bóg działa przez niego. Człowiek sam może i powinien dojść do odczucia w sobie jedności ze swym praźródłem i powiedzieć, jak głosił ten mędrzec, że Ojciec i ja jedno jesteśmy oraz czego ja chcę, tego i on chce. Więc i człowiek powinien, nauczony przez odnowioną naukę o Duchu, znać swoje źródło, Boga i czcić go w Duchu i Prawdzie. To, co nazywamy grzechem lub złem, jest tylko przejściowym, negatywnym odbiciem źródła, nie przez przeczenie, nie przez ciągłe powtarzanie. Jestem nędznym grzesznikiem, dostąpi człowiek doskonałości, lecz przez ustawiczne dążenie naprzód do świadomego połączenia z wielkim praźródłem, które wszystko przenika. Przez tę nową naukę o relacji człowieka z jego praźródłem staniemy się wolnymi i w końcu doskonałymi ludźmi, ponieważ praźródło jest miłością, więc i człowiek jest do niej powołany ponieważ praźródło jest sprawiedliwością, więc i człowiek powinien być sprawiedliwym. Tak posuwamy się dalej i dalej, dopóki w końcu nie osiągniemy błogosławionego pokoju, który należy się nam jako dziedzictwo nasze boskie. Bo czy człowiek stoi wysoko czy nisko, czy żyje świątobliwie czy bezbożnie, czy jest oświeconym, czy błądzi w ciemnościach, czy jest błogosławionym czy przeklętym, każdy jest w połączeniu z źródłem, choć może tego nie uznaje. Rozdział drugi. Nowa nauka o duchu a człowiek. Zanim zapoznamy się z nową nauką o duchu w stosunku do człowieka, musimy dokładnie zbadać poglądy dawniejsze. Uczono, że człowiek jest dzieckiem Boga, ale nie cząstką jego boskości. Człowiek był oddzielony od Boga i żył tylko w sferze swej własnej świadomości. Wskutek samolubstwa i tak zwanych grzechów był odrywany od Boga, swego praźródła. Samodzielnie nie mógł nic zmienić, był robakiem w prochu. Tylko krótki czas żył na świecie, który był dla niego padołem nędzy. Zaślepienie człowieka było tak wielkie, że nawet nie wiedział, co jest dla niego dobre i czego przede wszystkim potrzebuje dla swego postępu duchowego. Życie i śmierć, szczęście i nieszczęście, radość i smutek, zdrowie i choroba, wszystko leżało w ręku Boga. Wmawiano w człowieka, że sam nie ma żadnego wyboru. Kościół uczył, że należy poddawać się woli boskiej i pogodzić z warunkami bytła, chcąc swój los poprawić, błagać Boga o łaskę. Tylko w ten sposób można było dojść do szczęśliwości niebiańskiej. Kto wtedy myślał niezależnie i nie poczuwał się za nędznego grzesznika, był według nauki kościoła bluźniercą i heretykiem, gdyż uważano za niemożliwe, aby człowiek mógł sam kierować swym życiem duchowym. Tylko z rąk kapłanów mógł otrzymywać dary duchowe, żeby z nich o tyle korzystać, o ile jego rozum uchwycił. Na koniec zjawili się wielcy natchnieni, którzy jasno postrzegli i posiadali dość odwagi, aby dać nowe pojęcie duchowe. Uczyli o wiecznej godności człowieka jako istoty duchowej i o jego bezustannym połączeniu z praźródłem. Człowiek jest nie tylko odbiciem Boga, lecz posiada w samym sobie boskość. Nie znaczy to jednak, że jest Bogiem, tylko że im więcej rozwija swoją świadomość, tym więcej zbliża się do Bóstwa. Na wschodzie istnieje przysłowie Gdy napełnisz naczynie wodą z oceanu, to posiadasz ten sam ocean, tylko w mierze ograniczonej. To znaczy, że połączony z boskością, działa człowiek w swoim zakresie jakoby stwórca, staje się wykonawcą boskiej woli, która jest i jego wolą, rozdawcą sił duchowych. Myślami swemi człowiek buduje most, po którym może dowolnie dochodzić do boskiej skarbnicy i czerpać stamtąd niezliczone dobra. Dzieje się to przez wzajemną wibrację żywiołów wszechświatowego oraz osobistego, gdyż człowiek jest małym światem w wielkim, mikrokosmos w makrokosmosie i jest kierownikiem własnego losu i życia. Nasze zadanie na Ziemi nie ogranicza się do ciągłych sporów i walk, lecz powinniśmy się nauczyć, jak można się duchowo rozwijać i następnie tak wszystko w swoim życiu urządzić, jak sobie tego w głębi serca życzymy. Chrystus jako samopoznaniec, jako człowiek mądry był w bezpośrednim połączeniu ze swym praźródłem i działał w tym praźródle, na tej płaszczyźnie. Tworzył on za pomocą materii, to jest boskiego ducha. Zmienił pospolite atomy materii i woda stała się winem. Wszyscy to możemy, jedno poznajmy mechanizmy. To jest mistrzostwo, którego chce nauczyć ludzi nowa nauka o duchu. Odbiera ona człowiekowi szkodliwą wiarę w jego nieuniknioną, słabość i grzeszność, czym była tak przejęta dawniejsza nieuświadomiona epoka. Ta nauka otwiera człowiekowi nowy zmysł, żeby. Poznał sam siebie jako wyraz mocy i wspaniałości. Człowiek może być panem nad wszystkimi niższymi sferami, być ich kierownikiem, gdyż jest na Ziemi najwyższym wyrazem miłości Bożej, miłości kosmicznej. Może odpowiednio rozkazywać i może zostać wysłuchanym. Ta świadomość budzi się w człowieku. Uznaje w zupełności, że Bóg. Myśl absolutna i człowiek, myśl indywidualna, są z sobą połączeni w nierozerwalnym związku, przez co sam wznosi się od dobrego do lepszego i tak, aż do pełni swojej. Działającym czynnikiem w tym procesie rozwoju ducha jest nie wyobraźnia, lecz świadomość pewna ta sama świadomość, którą Chrystus nazywał wiarą, a więc świadomość mającą moc sprawczą gór przenoszenia. Im częściej i ściślej człowiek tak myśli i łączy się z boskim praźródłem, tym silniejszym staje się w tej pewności wiary, w tej świadomości, tym zdolniejszym do działania i tworzenia, aż mu w końcu wszystko staje się morzebnym. Nikt nie może zaprzeczyć, że istnieje wieczyste źródło, mianowicie kosmiczna twórczość, więc i my musimy korzystać z możliwości bezpośredniego z nią połączenia i wstąpienia na ścieżkę mistyczną, wiodącą do światła. Przez nią człowiek staje się coraz wrażliwszym na przypływ duchowej siły, której może użyć na dobro swoje i dobro swoich bliźnich. Rozdział trzeci Nowa nauka o duchu a zdrowie. Tak dawno jak człowiek myśli, zajmowało go pytanie skąd się bierze choroba? Widział zawsze osoby chore, cierpiące i przygębione, gdyż tuż obok żyły inne, które są stale zdrowe, zadowolone i pełne siły. To pytanie stawia sobie człowiek tak długo, dopóki nie znajdzie odpowiedzi którą może zrozumieć dawni uczeni odpowiadali na te pytania zależnie od swych poglądów religijnych i wiedzy i przez całe stulecia ludność próbowała leczyć się podług tych ich wskazówek głosiciele nowej nauki o duchu odpowiadają na te pytania w zupełnie inny sposób i prowadzą wszystkich którzy gotowi są przyjść na ich wykład do zdrowia duchowej niezależności i wyższego życia. Objaśniają, co to znaczy być chorym, co powoduje chorobę i przez co może być wyleczoną. Uczą, jak myśl, przez wzniesienie się na wyższy stopień, jest w stanie zapanować nad komórkami ciała, wpłynąć na te komórki ciała i tym sposobem stać się dźwignią doskonalszej formy życia organizmu. Uczą atomowej przemiany organizmu. Już Chrystus leczył chorych, przez skierowywanie ich myśli w kierunku głębszej wiary, my to nazwiemy w kierunku świadomości. Pytał: Czy wierzysz, że mogę Ci pomóc? I idź w pokoju, Twoja wiara uzdrowiła Cię. Mianowicie istnieje tylko jeden duch świata, lecz wyraża się w dwóch głównych czynnościach. Jedna polega na budowaniu oraz utrzymywaniu zbudowanego. Druga zaś na zmienianiu oraz burzeniu, aby przebudować i na nowo budować. Te dwa kosmiczne pierwiastki, budowy i burzenia, istnieją obok siebie w pewnej przyrodzie, w pewnej syntezie. Przyjrzyjmy się na przykład czterem żywiołom i określmy ich działanie. Ziemia wydaje z siebie wszystko, co istnieje, żywi je za życia kryje po śmierci, a trzęsienie jej zabija całe pokolenia żyjących. Woda rozpuszcza wszelką materię, mięsza ją i łączy w nowe formy i substancje. Bez wody nie byłoby życia na Ziemi. Jest ona największą składową częścią świata roślinnego oraz zwierzęcego, a zatem i człowieka oddaje nam nieocenione usługi, gdy ją umiejętnie zaprzągniemy do pracy, a jednak potrafi być straszliwą klęską. Ogień w formie ciepła również jest koniecznym dla utrzymania życia na ziemi, lecz jako pożar niszczy wszystko i zostawia po sobie tylko popiół. Powietrze jest tak potrzebne do życia, że można je nazwać samym życiem. Wiadomo, że bez pożywienia ludzie czy zwierzęta nawet przez kilkanaście dni mogą wytrzymać, bez powietrza zaledwie kilka chwil, ale któż nie zna straszliwej, niszczącej wszelkie życie siły huraganu. Człowiek, jako cząstka praźródła, zawiera w sobie pierwiastki ziemi, wody, ognia i powietrza, posiada wszystkie ich budujące, ale i niszczące siły. A teraz zobaczmy, jaki to ma związek z chorobą i zdrowiem. Choroba powstaje wraz z życiem, gdyż z życiem zjawiają się budujące zarówno, jak i niszczące siły. Choroba więc, jest właśnie zewnętrznym wyrazem wszechświatowej siły niszczenia, która wskutek zwiększonych ujemnych stanów zdobywa władzę nad ciałem ludzkim. Te zaś stany ujemne są to złe myśli, uczucia gniewu, nienawiści, strachu, skomstwa, niskich popędów płciowych, pijaństwa, potwarzy i zazdrości. Te myśli tak zatruwają i niszczą zdrowie człowieka, jak burzące siły żywiołów niszczą wszelkie życie. Zdrowie zaś jest wyrazem wszechświatowym siły budującej, którą powiększać można przez myśli o miłości w najszerszym znaczeniu, zgodzie, pokoju, nadziei, odwadze, wierze, poświęceniu, sprawiedliwości itd. Nowa nauka o duchu wskazuje nam drogę, na której można się ustrzec choroby, lub też zwalczyć już zagnieżdżoną. Mówi ona, że mamy wolny wybór między zawartymi w nas budującymi, a niszczącymi siłami. Gdy człowiek uzna swą łączność z wielkim praźródłem życia, gdy przez odpowiednie myśli połączy się z nieskończonymi budującymi siłami wszechświata, zaczną one spływać na niego jak elektryczność po drucie. Wszystkie dobroczynne wpływy powietrza, słońca, wody i ziemi zaczną pracować nad jego uzdrowieniem i udoskonaleniem, tak samo jak pracują nad utworzeniem wspaniałej róży. Człowiek znajdzie się w wysokim napięciu, którego postawi ponad wszelkie zniszczenie. Nie znaczy to, aby mógł utrzymywać bez końca istnienie swego tempego materialnego ciała, jednak granice tego istnienia może odsunąć dalej. Stanie się samodzielnym i mocnym, będzie wybawicielem siebie i innych braci i sióstr swoich, a przez to jego zadanie na tej ziemi zostanie dopełnionym. Nowa nauka o duchu. Podaje trzy zasadnicze prawidła, aby zdobyć zdrowie przez czyny pełne wiary, czyli świadomości, gdyż świadomość bez uczynków martwa jest, parafrazując słowa Nazarejczyka. Po pierwsze, musimy uświadomić sobie naszą łączność z Wielkim Wszechduchem. Po drugie, musimy poprzez koncentrację rozwinąć wewnętrzną duchową siłę, aby zapanować nad swoimi zmysłami, uczuciami i namiętnościami. Po trzecie, musimy używać swoich myśli jako narzędzi stworzenia zdrowego i doskonałego obrazu naszego ja. Inteligencja komórek naszego ciała ma nam służyć. Tym samym świadomość wnika do atomu, aby ten duchowy obraz materialnie utworzyć. Cytat Przed każdym stoi obraz tego, czym powinien być. Rykert Rozdział czwarty Nowy duch o pracy Pojęcie nowego ducha o pracy można streścić w trzech zasadniczych zdaniach. Po pierwsze, na obecne życie należy patrzeć jako na ogniwo długiego łańcucha odrodzeń, czyli reinkarnacji. Po drugie, człowiek powinien poznać swe wyższe ja. I po trzecie, człowiek ma dążyć do coraz wyższej doskonałości. Nowy duch spogląda na życie nie jako na krótką drogę od kolebki do grobu, lecz jako na odcinek długiej podróży. Na tej podstawie zagadka pracy daje się rozwiązać w ramach nowożytnego poglądu na życie. Człowiek nie jest stworzeniem jakiegoś osobowego Boga, nie jest też niezależną istotą duchową, lecz działa bezustannie w połączeniu z Praduchem, którego jest narzędziem, ale i twórcą. Albowiem przez człowieka płynie w świat boska siła. Nowy duch uczy, że człowiek ma sam w sobie boskość, albowiem na obraz i podobieństwo Boże był stworzony. Wskutek tego przez duchowe podniesienie się może wstąpić w bezpośrednie połączenie się z wielkim praźródłem. Tylko w ten sposób przez wtajemniczonego człowieka może Bóg założyć swe Królestwo na ziemi. Człowiek widzi, że na każdym kroku życia spotykają go doświadczenia oraz okoliczności, których sam jest sprawcą, i na tem właśnie polega nauka o reinkarnacji, jakiś siew w przeszłości, taki zbiór w teraźniejszości. Tym sposobem człowiek przygotował swe teraźniejsze warunki życiowe przez życzenia, którym dawał dostęp do swej duszy. One wykreślają jego drogę życia i stają się dla niego prawem. Wszechświat jest zawsze gotów spełnić wyraźne życzenia, gdyż istnieje ścisła łączność między nieskończonym Duchem Wszechświata a ograniczonym umysłem człowieka jest ta łączność. Przez myśli swoje człowiek buduje most do wszechducha, gdyż myśli są siłami, są rzeczami folks are things. Jeżeli człowiek działa i tworzy w tak zwanym Duchu Bożym, staje się poniekąd twórcą swego zewnętrznego świata w tym stopniu, jak daleko sięgają jego myśli, jak głęboko sięgają. Może on zaludnić swój świat złymi myślami, np. Na nienawiścią, namiętnością, samolubstwem, gniewem itd. lub dobremi jak miłość, prawość, dobroć serca. Te myśli, pochodzące z jego najistotniejszej, najgłębszej jaźni, poniżają lub podnoszą człowieka w miarę ich napięcia. Działają one w równej mierze na budowę jego charakteru, jak i jego zewnętrzne otoczenie. Przepracowany robotnik, wyrobnik i nędzny żebrak nie przez los stali się tym, czym są, lecz zasłużyli na ten stan przez własne złe myśli w żywotach poprzednich. Zbierają to, co poprzednio zasiali. Tu rządzi prawo odwetła. a jedyną możliwością uwolnienia się od niego na przyszłość jest wyższa świadomość i świadome myśli. Brak pracy oraz powodzenia nie jest skutkiem wadliwej organizacji i nie jest rezultatem systemu, jak dotąd uczono, lecz tylko kwestią woli i zdolności. Wielkie zagadnienie bezrobocie może być rozwiązane tylko przez duchową przemianę człowieka, a nie przez zastarzałe jakieś metody ekonomiczne. Choćbyśmy nawet wszystkich bezrobotnych postawili w najrealniejszych warunkach do pracy, to wielu z nich po upływie pół roku znalazłoby się w tej samej nędzy, gdyż nie umieją być zdolnymi robotnikami. Nie są nam potrzebne biura dla bezrobotnych i biednych, tylko lepsze szkoły. Gdzie by ich lepiej wychowywano, gdzie by ich nauczono myśleć, świadomie postępować, znać twórcze mechanizmy myśli i ich wpływ nie tylko na otoczenie, ale i na ciało. Są nam potrzebne środowiska, gdzie pracujące klasy miałyby się schodzić, wypowiadać się na zasadzie wyższej duchowej nauki i obmyśleć środki lepszych warunków pracy. Przez kształcenie osobnika będzie na wyższy stopień podniesiona i myśl ogółu. Ale, przedtem musi każdy wejść w styczność z wyższymi źródłami wiedzy oraz szlachetniejszymi celami. Dobroczynne datki powinny służyć tylko do tego, aby dać biednemu odetchnąć i obdarzyć go spokojem potrzebnym do poznania wyższych zadań życia. Naturalnie, że kto umiera z głodu, ten nie może być idealistą, ale stałe utrzymywanie dobroczynnych datków nie jest właściwą drogą do postępu. Według starej nauki uważano współzawodnictwo w życiu za konieczne, a jednak jeśli rozumieć podtem ogólną walkę wszystkich przeciw wszystkim, to nigdy nie wymyślono większej nieprawdy. Na podstawie konkurencji walczą ludzie przeciw sobie. Jeden pada, aby drugi mógł się wznieść w górę. Nad całym systemem przemysłu wisi wielki miecz walki, a zatem i nienawiści. Ludzie zupełnie zapomnieli o swym boskiem praźludle i zdaje im się, że nie ma potrzeby szukać łączności między boskością a pracą. Podług nowej nauki o duchu, każdy człowiek uważa się za jedno ze swym praźródłem i jest pewnym, że może stać się twórcą własnego świata. Nie nienawidzi i nie szkaluje bogatszego, lecz zostawia go w spokoju i kieruje swe myśli ku twórczemu praźródłu. Jest wielu wyznawców tej nowej nauki, którzy pracując w przemyśle pozwalają iść własną drogą wszystkim przekonanym o słuszności dawnej idei współzawodnictwa aż sami przez doświadczenie dojdą do innego przekonania w ten czas dopiero nastąpi zasadnicza zmiana sposobu myślenia ten kto zna już prawa nowego ducha jest świadom tego że niekrwawe współzawodnictwo stanowi ideał ludzkiej wspólnoty pracy tylko że przy prawidłowym skierowaniu człowieka ku ogólnemu boskiemu źródłu pomogą w osiągnięciu celu te same ręce które przedtem zamierzały go zniszczyć wie on że jego myśli harmonizują z boskimi i nie obawia się niczego lecz ufając mocno w dobroci i miłosierdzie wszechducha zwraca swe myśli z całą świadomością w kierunku budowy swego życia budowy swego otoczenia wewnętrznie buduje obraz, który później sam się urzeczywistnia i jego wyższa świadomość działa jak magnes, który tę rzeczywistość nieodwracalnie przyciąga. Nowe okoliczności, nowi przyjaciele, nowe horyzonty zbliżają się i wreszcie znajduje w samym sobie tak mocną podstawę, że zaiste nie potrzebuje już tego tak błahego środka, jakim była konkurencja. Oto nowa Ewangelia dla pracującego świata. Doskonały duchowy budowniczy tworzy sobie także doskonałe otoczenie. Sam swą świadomością. Przed każdym czynem musi być myśl o Niem. Widzimy to zarówno w świecie fizycznym, jak i metafizycznym. Jak człowiek myśli, takim się staje sam i jego otoczenie. Przez powroty wielokrotne do życia ziemskiego ma człowiek dosyć czasu i sposobności, aby okazać, czy już dobył panowanie nad sobą i innymi. Jeżeli pozostaje w związku z wielkim praźródłem, wtedy zawsze może na nowo przyciągać siłę do pracy i w końcu zyskuje moc przenieść na siebie tyle niezliczonych skarbów ziemi aby z nich utworzyć sobie nowe piękniejsze życie rozdział 5 miłość małżeństwo i rozwód nowa nauka o duchu wierzy w jednego boga w jeden dom i w jeden stan małżeński wszystkie dawne ludy skłaniały się ku wielożeństwu jednak z rosnącym zrozumieniem uznali duchowi przywódcy, że jednożeństwo jest najlepsze dla ludzi i tylko ono jest zdolne zaprowadzić ich na wyższy stopień duchowej świadomości. Nowy Duch uczy także monogami. Wiadomo jednak, że obecnie w praktyce istnieją obok siebie dwa poglądy, że mężczyzna jest poligamistą, gdyż to więcej jego naturze odpowiada. Zaś kobieta dąży do monogami, albowiem chce mieć jeden dom i jednego męża, gdyż jest matką rasy, zatem z macierzystego uczucia odpowiedzialną za przyszłe dobro potomstwa. Nowy Duch odrzuca podwójną moralność, którą sobie mężczyzna stworzył i na którą milcząc się zgadzamy. Nowy Duch stawia jednakże moralne wymagania, tak dla mężczyzny, jak i dla kobiety. W miłości, tym wielkim prawie przyciągania, czcimy twórczą wszechducha, siłę, która łączy cały wszechświat. Miłość jest początkiem wszystkich rzeczy jest świętością, cząstką Boga. W sensie dodatnim jest ona odnowieniem w duchu i prawdzie, w ujemnym, jak przeważnie bywa, zrozumiana jest za grę zmysłów i dążenie do rozpładniania się. Jednak Oba pojęcia miłości pochodzą z jednego źródła i leżą w boskim planie. Ta wielka siła przyciągania istnieje nie tylko w życiu człowieka, lecz widzimy ją wszędzie, na przykład w żywiołach, roślinach, zwierzętach. Forma życia, którą nazywamy małżeństwem, jest szkołą, którą człowiek oczyszcza się i wychowuje. Przez nią zostaje wprowadzony w najróżniejsze doświadczenia i uczucia. Istnieją jakoby dwie drogi, po których można dojść do duchowego postępu jedna z nich to małżeństwo z prawdziwej miłości, małżeństwo dobrane, druga małżeństwo dla jakiegoś zysku, dla jakichś ubocznych względów, wtedy często bywa niedobrane. Te obie formy małżeństwa są pożyteczne, jednak każda w inny sposób. Małżeństwo z miłości łączy nie tylko ciała, lecz i duszę. Duchowa wspólność małżonków uszlachetnia ich życie i czyni je pełnym, czystym akordem, tworzy jakoby jedną duszę w dwóch ciałach. Rzadko znajdujemy tę formę życia małżeńskiego, lecz gdy się zdarzy, jest najwyższym wyrazem budującej siły, która wypływa bezpośrednio z wielkiego źródła wszechmiłości. Jest wzniosłem symbolem i zarazem drogą do nadzmysłowego poznania. Niedobrane małżeństwo jest zawsze niezbędną szkołą, w której człowiek uczy się poznawać siebie poprzez swe reakcje i poznawać siebie w drugim człowieku i poprawiać swe wady i słabostki. Niezgoda, kłótnia, rozłączenie stanowią środki wychowawcze w tym małżeństwie. Ale wiemy też, że własne boskie ja człowieka prowadzi go przez te wszystkie walki i gorycze, aż dojdzie do poznania i dojrzałości. Rozwijające się dusze ludzkie potrzebują i szukają zawsze nowych możliwości rozwoju. Wstępują ze stopnia na stopień w długim łańcuchu reinkarnacji, aż osiągną połączenie z praźródłem i obudzą się w praświetle człowiek wzrasta od najniższego do najwyższego objawu duszy. Co przejawia się w minerale jako polaryzacja, w roślinie jako przyciąganie, w zwierzęciu jako popęd płciowy, to w człowieku powinno się objawiać jako wspólność dusz. Niektóre małżeństwa wychodzą ludzkości na pożytek, rodząc silne i zdrowe dzieci. Zaś bezdzietne małżeństwa dają przez idealne współżycie obraz harmonii i żywą wskazówkę na praźródło. W ten sposób każdy rodzaj małżeństwa ma swój odrębny cel i znaczenie. Opierając się na nowej nauce o duchu, nie będą ludzie wstępować w związki małżeńskie tak łatwo i tak bez zastanowienia. Nasze pojmowanie rzeczy nie pozwala na to ma być określony czas do wzajemnego zbadania się, przez co człowiek unika niebezpiecznej reakcji. Czasem się to jednak nie udaje i wtedy nastaje dla duszy czas gorzkiej nauki. Wreszcie rozwód jest jakoby furtką, przez którą dusza dostaje się na wolność wybawiona od namiętności, którą sama wybrała, a która już zamarła. Rozwód nie może być uważany za przestępstwo. Często jest on najlepszym środkiem wyjścia dla dwojga ludzi, których usposobienia tak się nie zgadzają, że dusze ich zostałyby zmarnowane, nie uczyłyby się już niczego więcej. I wtedy staje się on prawem naturalnym i jest tak ważny, rozwód tak ważny, jak i zaślubiny. Dlatego też państwo, które uniemożliwia rozwody, staje na przeszkodzie duchowemu rozwojowi swych obywateli. Według nowej nauki o duchu stanowią miłość, małżeństwo oraz rozwód trzy wielkie zagadki ludzkości, nad którymi trzeba się głęboko zastanowić, gdyż są to podwaliny nauki o samym sobie. Tylko na zasadzie reinkarnacji mogą zagadnienia te być należycie zrozumiałe i wytłumaczone. Prawdziwe domowe zacisze wieczna miłość są wielkimi ideałami o nieskończonej wartości dla całej ludzkości. Człowiek nigdy nie powinien zapomnieć, że szczęście jego jest ostatecznie promieniowaniem wzniosłego ośrodka siły i miłości która stoi za wszystkimi i za wszystkim. Im ściślejsze jest połączenie człowieka z tym ośrodkiem, tym doskonalsze osiąga on szczęście, już niezależnie od osoby drugiej. W tej niewidzialnej, jednak zawsze wyczuwalnej wspólności z Bogiem, w tych mistycznych zaślubinach duszy ze Stwórcą, znajdujemy najgłębszą i zarazem największą formę pojęcia o małżeństwie w ogóle. Rozdział szósty. Nowy duch o życiu płciowym. Nowy duch uczy nowego, czystego, pełnego otuchy traktowania tego, tak ciemnego na pozór, na pozór zagadnienia, jednak uważa za niepożądane uświadamianie tłumu bez wyboru. Zagadnienia płciowe, dyskretny, niezbędny czynnik w naszym życiu ma zewnętrzną egzotyczną i wewnętrzną erotyczną stronę. W najgłębszym znaczeniu jest objawem wielkiej twórczej zasady w wszechświecie, początkiem oraz końcem życia. W pierwotnym znaczeniu, jako udowodnienie miłości i rozradzania się jest na wyższym planie, uczucie mi działalnością, a w końcu ten popęd zostaje uznany jako środek dla ponownego wcielenia, reinkarnacji duszy. W tej sprawie leżą ukryte wielkie prawdy, które każdy powinien zgłębić i zrozumieć. Nieświadomość oraz przesąd do dziś dnia powstrzymują ludzi od poznania tych prawd, jednak wielki już czas, aby ten stosunek poddać w rozpatrzenie. Nowy duch dołoży wszelkich wysiłków, aby ogólne pojęcie podnieść na wyższy stopień. Na pewno w przyszłości powstaną szkoły, gdzie wyznawcy nowego ducha jasno i bez zarzutu uczyć będą, jak siły płciowej używać należy dla pożytku ludzkości. Doświadczeni nauczyciele będą wykładać ten odpowiedzialny przedmiot z punktu widzenia idealnego, moralnego, socjalnego oraz naukowego. Powinien być wypracowany ogólny system w tej ważnej sprawie, który by został zastosowany u wszystkich narodów. Ostrożność, taktowne przedstawienie sprawy są rzeczą konieczną, aby dać ludziom oparcie, którzy ze swymi obecnymi pojęciami o życiu płciowym potykają się na drodze prowadzącej przez ciemności, nieświadomości, przykre doświadczenia. Dzieciom, w razie potrzeby, należy przedstawić wyidealizowane przykłady o rozmnażaniu się, na przykład roślin. Znajdą w tem wszystko, co później zrozumieją i w stosunkach ludzkich. Należy tępić wszelkie ordynarne i nieokrzesane myśli w tym kierunku, gdyż w gruncie rzeczy życie płciowe jest prawem natury i jako takiej jest czyste i święte. Tylko sami ludzie zrobili z niego coś ohydnego. Nauczyciel powinien stopniowo objaśniać swoich uczniów, nieraz musi użyć ostrzeżenia, panuj nad sobą. Ale każda dorosła ludzka istota powinna poznać prawo rządzące życiem płciowym i przyjąć w zastosowaniu do siebie naukę o wielkiej sile życiowej. Nasz duch i nasze ciało są stworzone na to, aby sobie wzajemnie pomagały. Jedno bez drugiego istnieć nie może, a dobrze zrozumiany ich wzajemny stosunek jest wielkim, ważnym krokiem na drodze duchowego rozwoju. Rozdział siódmy Nowa nauka o duchu, a religia. W księdze esencjczyków jest powiedziane Myśli boskie nie dlatego są z nami w połączeniu, aby nas nauczyć, jak żebrać o łaskę, lub mówić, co jest prawe lub nieprawe. Wiemy to od dawna, gdyż było nam to od stuleci nakazywane. Nowa nauka chce nam właściwie pokazać, jak to wszystko może być przez nas w codziennym życiu najlepiej zastosowane. Więc nowe prawo chce stworzyć ludzi świadomych i pokazać im, jak mają wypełniać swoje szczytne prawo. Zdania postępuj ze swym bliźnim tak, jak chcesz, aby z tobą postępowano, odpłacaj dobrem za złe. Nie troszcz się o jutro. Są także głównymi podstawami nowej nauki o duchu. Zamiast zostawać pustymi słowami, powinny być bodźcem do lepszego działania. Na tym polega nowe, zdrowe pojęcie o religii. Od początku wyższego rozwoju człowieka były w nim czynne, kosmiczne siły. Te siły kierowały całym ludzkim życiem i przeżywaniem, mogły być dostrzeżone przez wieszczów i wodzów, a że subtelniejsze siły zwykle w subtelniejszych ciałach działają, że to potrzebne było pewne udoskonalenie istoty ludzkiej, czy to z natury, czy też przez sztuczne wyszkolenie. To zadanie spoczywało w rękach kapłanów, lecz zwykle... Mało z nich posiadało odpowiednie wyszkolenie. Szary tłum pozostawał i dotąd pozostaje nieokrzesany i związanym swą istotą z planem fizycznym. Dlatego też ten szary tłum z naturalnych przyczyn nie umiał pojmować wyższych praw, dla których tamci mieli dostęp dzięki swemu posuniętemu psychofizycznemu rozwojowi. Z tego wynikły same przez się specjalne prawa oraz przywileje dla stanu duchowego, które w czasach upadku łatwo prowadziły do nadużyć. Tak było niegdyś, tak bywa i dziś. Z czasem rozwój duchowy obejmował coraz szersze sfery społeczeństwa i umożliwiał uchwycenie oraz zrozumienie pewnych prawd zasadniczych. Dlatego należało od czasu do czasu rozsadzać dawne nauki przestarzałych zasad i form, rozszerzyć je i poprawić. Zawsze rodzili się wielcy reformatorzy świata, którzy to zadanie spełniali. Nowa nauka, powiada. Jest tylko jeden Bóg i jedna substancja jeden duch jedno życie. Jednym źródłem tego wszystkiego jest Bóg, wszechpojęcie dobra. Jeden jest słowem wszechświat. Skutkiem poznania tej naszej jedności i wszechistnienia dochodzimy do zupełnego szczęścia. Wspólność wszystkich religii wyrasta z tej głębokiej czci wszechducha i wszystkie one łączą się w jedną symfonię serc ludzkich. Rozdział ósmy nowa nauka o śmierci. Duch Wszechświata przebezustannie w górę popycha człowieka z jednego stopnia rozwoju na drugi. We wszystkim jesteśmy pod wpływem kosmicznego ducha niezależnie od tego, czy to pojmujemy, czy też nie. Tworzą się coraz wyższe formy i upostaciowienia i to co nazywamy śmiercią jest tylko jednym krokiem naprzód. Przez brawę śmierci wchodzimy w inną sferę wszechświata i opuszczamy jedynie nasz materialny świat. Życie podobne jest do zmian pór roku. Człowiek się rodzi, żyje i umiera, aby znów urodzić się w innym wcieleniu. Ale duch jest nicią, która przebiega jednostajnie przez wszystkie te żywoty. A jak Matka Ziemia nie boi się czasu zimy, Taki dusza, która dostąpiła poznania, nie powinna bać się śmierci. Człowiek podniósł się przez wszystkie niższe formy życia na ziemi, ze stopnia na stopień, aby się coraz bardziej doskonalić. Ciągle i stale ma możliwość uczenia się i dalszego rozwoju. Każde nowe życie jest nową szkołą. Jedno życie idzie kolejno po drugiem. Jak perły wielkiego łańcucha jedna egzystencja następuje po drugiej w rytmicznym tempie opuszczając tę naszą ziemię duch zaś wstępuje na wyższy stopień rozwoju a to powtarza się tak długo aż dojdzie do wszechświadomości do wyzwolenia się z pęt materii i wyzwolenia z kołowrotu powtórnych wcieleń do niepojętego i nieskończonego źródła wszystkiego lub jak mówi Pismo Święte, aż dostąpi zbawienia. Rozdział 9. Nowa duchowa nauka o duchu Nowy pogląd na życie różni się bardzo od dawniejszego, który zamykał całokształt istnienia między kolebką a grobem. Pozostawał wtedy człowiekowi tylko krótki przeciąg czasu, od którego zależał los jego duszy – Niebo lub piekło, zbawienie lub potępienie. Nie było miejsca na wzajemne oddziaływanie przyczyny i skutku, na sięganie wstecz do przebrzmiałej przeszłości, która by znalazła swe wypełnienie w późniejszym. A przecież życie zostaje zagadką, jeżeli ograniczymy je na tak krótki przeciąg czasu, jest jakoby ślepą uliczką, pełną cierpliwie znoszonej męki, jest pozbawionym rytmu wewnętrznego, kończy się w przyszłości, która niczego oprócz niepewności nie zawiera. Jakże inaczej oświetla naszą drogę nowa nauka o duchu, która przyjmuje reinkarnację jako niezbitą prawdę. Pogląd na życie obecne, jako na cząstkę wielkiej podróży, daje ludzkości nową nadzieję. Życie staje się wzniosłem wykonaniem sprawiedliwości i zapewnia nam tu czy tam, Zapłatę lub karę za wszystko, cośmy uczynili, albo opuścili. Tylko odnowiona nauka o duchu daje nam rozsądne objaśnienie kosmicznej podróży człowieka. W tej długiej podróży widzimy człowieka jako nieśmiertelnego pielgrzyma na nieskończonej drodze. Przebiegł on całą gamę ras ludzkich, ucieleśniał się w czarnych, żółtych, czerwonych, białych narodach. Poznał on i wypróbował różne odcienie świadomości oraz doświadczenia wszystkich tych raz. Przeszedł on wiele duchowych i zmysłowych przeżyć, aby przez miłości ból dojść do ostatecznego celu, do Boga i wszechwiedzy nieskończonej. Nasz wieszcz Słowacki wyraził tę wielką myśl w Genezie Ducha. Miliony ludzi, hindusi, buddyści, także ogromna ilość Amerykanów oraz Europejczyków, wierzy dziś w reinkarnację, która jest dla nich kluczem do zrozumienia życia. Mają pewność, że już kiedyś żyli na Ziemi i wtedy ułożyli podstawę do swego dzisiejszego życia. Tylko to pojęcie życia, jako sznura pereł nieskończonych reinkarnacji, daje rozsądną odpowiedź na tysiące pytań, które bez tego zostałyby nierozwiązalnymi. To pojęcie uczy człowieka patrzeć jasno na siebie samego jako na odpowiedzialną przyczynę wszystkiego, co go spotyka. Choroba, niedostatek i tym podobne są to skutki własnej winy, własnego niedbalstwa i na odwrót zdrowie, radość są owocem prawego poprzedniego życia i dążenia. Pod wpływem tej mocnej wiary staje się człowiek prędzej czy później panem swego losu. Zwykle potrzebuje do tego długiego łańcucha istnień ziemskich, a cierpienie i ból przyspieszają to wielkie przebudzenie. Jest jednak krótsza, choć cięższa droga, to odrodzenie przez łaskę Bożą już podczas bieżącego życia. Na drodze naszej stają wtedy wtajemniczeni starsi bracia, którzy już odbyli tę drogę, i którzy zostają naszymi nauczycielami. Ale wąska jest droga i ciasna furtka do żywota wiecznego i mało tych, którzy nią kroczą. Rozdział dziesiąty Bóg jest we wszystkim. Ten rozdział łączy w sobie wszystkie poprzednie, jednak właściwy wniosek, Powinien powstać w sercu samego czytelnika. Do czyjego ducha nie przemawia zapach kwiatu, szept liści, brzęczenie owadu lub śpiew ptasząt, kto nie widzi piękna natury o wschodzie lub zachodzie słońca, ten nic nie widzi, nie czuje i nie słyszy. Nie widzi i nie słyszy jednego głosu i jednego życia w wszechświecie. Dopiero po dojściu do tego wewnętrznego poznania, Patrzy się na życie nie jako na cząstkowe zjawisko, lecz jako na ogniwo jednej całości. W tej całości człowiek odnajduje siebie samego, poddaje się świadomą wolą wielkiemu prawu i tym sposobem staje się żyjącą częścią potężnego systemu, który ma na celu wszech doskonałość. Człowiek już nie zastanawia się nad złem, gdyż czuje się w harmonii z wielką melodią, rytmicznym ruchem czasu, który wokoło nas huczy w wszechświecie. Czuje w najgłębszej głębi, że Bóg jest we wszystkim, a wszystko jest w Bogu. Że Bóg jest zasadniczą przyczyną tego wielkiego działania i uniesienia, które człowieka podnosi wyżej i wyżej. A najwyższym dążeniem duszy jest samodoskonalenie. Ta świadomość dobra wzmacnia serce i umysł człowieka. Każda troska ma tajemne znaczenie, gdyż stanowi część naszego rozwoju i szkolenia się w dobrem. Nie buntujemy się już przeciwko temu. Nasze własne czyny określiły miejsce, w którym stoimy, miejsce przyjemne czy też smutne nasze własne czyny. W naszych rękach leży różdżka czarodziejska, za pomocą której znajdziemy właściwą drogę. Czy jesteśmy chorzy, biedni lub nieszczęśliwi, to wszystko jest skutkiem dawniejszych czasów, lecz nie obawiajmy się. To tylko przejście, które powinniśmy przezwyciężyć. Za niedługo zbierzemy obfite plony spokoju, radości, mocy, miłości i zdrowia. Nie potrzebujemy stać smutni, beznadziejni. Są przygotowane dla nas najlepsze rzeczy, które jednak bez naszego udziału nie mogą być dokonane. Bóg myśli, działa i tworzy przez nas. Mamy tylko odpowiedzialne zadanie stać się przewodem Jego woli. Byłoby niewdzięcznością odwracać się i wędrować dobrowolnie do ciemności. Nowa nauka o duchu wzywa nas z powrotem do naszego praźródła. Nowa nauka o duchu wstrząsa nami wołając, przebudź się i wstań, bądź świadom, uważaj. Rzuć się bez obawy w otwarty ocean życia z jasnym spojrzeniem. Przyjmij i czyń tylko dobro, poznaj, że wszystko zło. Choroba, niedostatek, nędza są dla Ciebie tylko drogami doświadczenia, że ciemności są tylko niedostatecznym poznaniem dobra. Ufaj wiecznej dobroci, wtedy nie odczujesz dolegliwości, które ci grożą, a duch Twój wzniesie się na szczyt objawienia, gdzie prawo przeciwieństwa staje się prawem jedności. Wtedy ujrzysz i poznasz prawdę bez osłonek. Nowa nauka o duchu wskazuje tedy, że naszym zadaniem jest obudzić się, być istotą świadomą, a nasze zasady są to, po pierwsze, musimy poznać źródło wszelkiego dobra i starać się z nim zjednoczyć, po drugie, musimy się sami przekonać, że prąd Boży przez nas przepływa, po trzecie, musimy w zupełności opanować komórki fizycznego ciała i umiejętnie się nimi posługiwać znać wpływ świadomości na atomy i komórki po czwarte musimy ćwiczyć się w głębokiej koncentracji aby w ciszy chwytać drgania naszej duszy i kontrolować swe myśli i po piąte Powinniśmy dojść do umiejętności doskonałego patrzenia, zaś ujrzane, rozwijać i uzewnętrzniać. Nowa nauka o duchu jest pierwszym i ostatnim słowem dla spokoju i szczęścia duszy. Naszym hasłem jest: istnieje tylko jeden duch, Duch Boży, a On jest i moim duchem. Istnieje jedna prawda, jeden wszechświat, jedno życie. Rozdział jedenasty. Bóg i człowiek. Kto szuka Boga, dochodzi wkrótce do przekonania, że znajdzie Go tylko w świecie wewnętrznym, to jest w samym sobie. Dusza ludzka powinna nie tylko wierzyć, ale i znać prawdy, o ile może ją pojąć. Gdy to zostanie osiągnięte i pierwsza niepewność przezwyciężona, wtedy należy iść dalej i znaleźć podmiotowe i przedmiotowe prawa, przez które wiara łączy się z urzeczywistnieniem. W nowej nauce o duchu mówimy: Bóg i człowiek to jedno, ale osobiste poznanie zależy od tego, na jakim stopniu rozwoju stoi człowiek? Czy widzi jasno, czy też niewyraźnie? Czy jego siła wiary w dojściu do pra źródła jest wielka, czy też jego umysł jest zaćmiony zwątpieniem i niepewnością? Wielka, niezmierna istota bóstwa przemawia do wtajemniczonego przez jego głos wewnętrzny, przez jego wyższe ja. Bóg i człowiek wchodzą z sobą w styczność poprzez wielki kosmiczny pierwiastek, który zwiemy duchem. Jest tylko jeden duch, duch boski, jak potwierdzają od wieków, wszyscy wielcy wtajemniczeni. I On moim jest i Twoim Duchem. Duch stworzył świat. Człowiek jest istotą duchową. Ciało stanowi tylko formę, specjalne, ograniczone środowisko dla przejawów ducha. W harmonii z nieskończonością. Wtedy wielki, wieczny duch absolutu przemawia z miłością do poświęconego człowieka, przemawia do niej wewnętrznie i zewnętrznie. Te nieskończenie subtelne myśli bóstwa są jak elektryczne fale, które tworzą połączenie między praźródłem – a człowiekiem. Są to posłowie, którzy prowadzą człowieka do doskonałości i na wzniosłe wyżyny duchowe, o ile się przed nimi nie zamyka i nie trwa w swem ograniczeniu. Od niego samego wszystko zależy. On ma wolny wybór. Istnieje uzasadnione stałe połączenie Boga z człowiekiem pierwiastek bóstwa oraz jego ludzkie wyobrażenie są od wieków z sobą połączone. Przez mylne, ujemne myśli może człowiek zaciemnić swój umysł i przez to przeszkadzać połączeniu z właściwym ośrodkiem, zamącić normalny stosunek. Może postawić fałszywych bogów między sobą i swym praźródłem, może zapaść w materializm i szukać zadowolenia w pospolitym zysku. Ma w tym zupełnie wolny wybór, ale szkodę z tego sam poniesie. Jeśli dusza wędruje po ciemnych ścieżkach zdala od duchowego źródła światła, wtedy człowiek często czuje się zniechęconym i opuszczonym, jak gdyby był sam na świecie. Zapory, które stawia między sobą a światłem mogą być tylko przez niego samego usunięte. Gdy przez należyte myślenie oraz rozwój swego duchowego ja znów połączy się z wiecznym źródłem i na nowo otrzyma promień świętej dobroci i miłości. W nowej nauce o duchu jesteśmy monistami, naturalnie duchowymi monistami, i mówimy, że istnieje tylko jedno nieskończone źródło dobra. Miłości i prawdy, a pierwiastek złego nie jest wiecznym. Kto chce nowego ducha zrozumieć, musi się wznieść do poglądu, że jego myśli i uczucia mają to samo znaczenie dla świata, jak i jego czyny. Jego myśli i uczucia mają to samo znaczenie dla świata, jak i jego czyny, powtarzam. Musi uznać, że równie szkodliwe jest nienawidzieć swych bliźnich, jak i bić. Równie szkodliwe jest nienawidzić swych bliźnich, jak i bić, powtarzam. Duchowo zabijać i truć, to jest to samo, jak gdyby to czynić cieleśnie. Wiemy, że myśli są siłami, a nasze wewnętrzne ja, jest daleko ważniejsze od ja zewnętrznego, od osobowości. Wtedy dopiero jesteśmy w stanie pracować jako cenna siła w rozwoju ludzkości, jeżeli tak samo tworzyć będziemy dla urzeczywistnienia dobra myślowo, jak i na płaszczyźnie zewnętrznej. Koniec książki, doktora J setona zasady nowej nauki o duchu wydanej w roku 1928